Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Studio Prasowe w Telewizji Imperium. Jak zwykle z nami goście, redaktorzy gliwickich mediów, pani Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, pan Marek Morawiak, Tydzień w Gliwicach. Jest z nami też gość specjalny, którego dzisiaj zaprosił redaktor Morawiak, więc może oddaję głos, żeby też przedstawił gościa. Naszym gościem jest pan Paweł Stromiński, gliwicki mecenas, radca prawny, prowadzący własną kancelarię. Jednocześnie członek Stowarzyszenia Republikanie oraz Partii Polska Razem. Ja może na początek zdradzę, że dzisiaj, tak troszeczkę nawiązując do epilogu poprzedniego odcinka, będzie trochę więcej o polityce. Też nasze jedynki prasowe rzeczywiście tą polityką trochę bardziej przesiąknięte. Między innymi będziemy mówić o nowym śląskim wojewodzie, o listach protestu do prezydenta Andrzeja Dudy, też o konferencji prasowej gliwickiej Nowoczesnej. Może zacznijmy od tego dnia w Gliwicach właśnie i od Nowoczesnej. Tak, pan wspomniał na pierwszej stronie właśnie krótkie sprawozdanie z konferencji, jaka odbyła się w zeszły piątek w hotelu Royal. Zorganizowana była przez gliwicką posłankę, przepraszam, nie radną posłankę, Martę Golbik z ugrupowania Nowoczesna. Oczywiście, jak można się domyślić, konferencja dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego i tego wszystkiego, co się wokół niego wydarzyło. O tym więcej można przeczytać właśnie u nas na pierwszej stronie. Może ja się włączę w nowinach też troszeczkę polityki, ale nie tylko. Oczywiście ważna informacja, ta, o której mówił kolega Morawiak. Gliwicki adwokat Robert Dopierała napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy. Mecenas uważa, że decyzje prezydenta RP są nie tylko brakiem szacunku dla konstytucji, ale obrażają też inteligencję Polaków. Cały list w nowinach na stronie trzeciej polecamy. Jest również komentarz pana mecenasa Dopierały, w którym wyjaśnia swoje racje i intencje. U nas polityka to także nominacja na wojewodę Jarosława Wieczorka, dotychczasowego radnego i szefa klubu radnych PiS. Króciuteńki życiorys i na razie tylko tyle, ponieważ pan wojewoda urzęduje zaledwie 3 dni. Nie podjął jeszcze żadnych decyzji, nie ma jeszcze planu, nie wie, jacy będą jego zastępcy. Organizuje swoją funkcję i swoje zadania. Z polityki troszeczkę z czasów dawnych jest dosyć duży tekst opisujący wydarzenia 13 grudnia 1981 roku, czyli wprowadzenie stanu wojennego. Doktor Bogusław Tracz w wywiadzie obszernie nakreśla tamte wydarzenia, jak również taki rys historyczny, sytuację w mieście, społeczną, polityczną, to jak funkcjonowali mieszkańcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Oprócz tego o obwodnicy, która świętuje już bodajże 20. rocznicę swojego nieistnienia, a także o takim incydencie, do którego doszło podczas gali szkolnych talentów z udziałem pana prezydenta Zygmunta Frankiewicza i nieobliczalnego człowieka, który pana prezydenta zaatakował. Zachęcam państwa do lektury. To wrócimy na chwilę do tygodnia, właśnie, widzę, że w środku numeru trochę więcej o infrastrukturze. No właśnie, wróćmy na chwilkę do tygodnia, a zaraz potem do polityki, na pewno przejdziemy. Tak jak mówiłem tydzień temu, ja się będę troszkę podpierał też internetem, bo tydzień wychodzi w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek, więc kilka tematów nowych się pojawiło. Piszemy między innymi o cichym mordercy, czyli o tlenku węgla. Opisujemy historię pewną, która na szczęście skończyła się dobrze. Zatrucie o tym, że tlenkiem węgla. Piszemy o tym, jak zapobiec takiemu zatruciu i co zrobić w przypadku, kiedy już do takiego zatrucia dojdzie. Jest także o wiacie, o której wspominaliśmy tydzień temu. Słynna wiata, rzeczywiście tak niewiele potrzeba, żeby ten obraz dopełnić i żeby wszystko było ze sobą spójne. No niestety trochę żal tego, że po przeciwnej stronie ulicy została ta stara wiata. A to jest w konwencji idzie nowe, czy to jest wiata, która będzie z tego, co wiemy, tylko jedyną wiatą w mieście, taką reprezentatywną? Na tę chwilę z urzędu dostaliśmy odpowiedź, że to jest jedyna taka wiata i na razie nie planuje się zrobienia innych, a szkoda, bo jeszcze kilka tych przystanków na Starówce jest. Czyli w sumie już jest historyczną wiatą, tak naprawdę. Jest także otwarcie Częstochowskiej oraz to, co zostało dotychczas zrobione.
Skrzyżowanie zostało przebudowane, także powinno być teraz o wiele łatwiej. Już nie ma tej takiej szykany, kiedy się jechało z Częstochowskiej wcześniej i chciało się jechać w Mitręgi Piwną. Trzeba było tam wykonać taką eskę. Teraz już jedziemy prosto przed siebie. I jeszcze tylko jeden temat, czyli skrzyżowanie Dzierżona z ulicą Fornalskiej. To jest bardzo feralne skrzyżowanie właściwie w centrum osiedla Trynek. Rozmawiamy z policją, z Radą Osiedlową oraz Zarządem Dróg Miejskich o tym, dlaczego do tych wypadków dochodzi i co można by było zrobić, żeby tę sytuację zmienić. To też nasz konik jest tam. No, jedziemy na tym temacie już chyba trzeci albo czwarty tydzień i wiem, no, tak jest. Wiem, że z policją już jest posłowie ZDM i że tam tak będą duże zmiany na tej spotkanie ulicy. Spotkanie, zdaje się, już odbyło się już chyba nawet spotkanie. Tak, wczoraj. Oni tam mieli jakieś takie cykle tych spotkań, więc to jest ważny temat dla mieszkańców. To jest mała uliczka, a tam wszyscy strasznie pędzą. Dlatego pani powiedziała, jedziemy na temacie co tydzień, bo co tydzień jest tam wypadek, bo niestety co tydzień tam się coś dzieje. Dobrze. Przechodzimy do uprawnionej polityki, tak? Do tego wydarzenia, myślę, tygodnia w Gliwicach, czyli nowy pan wojewoda Jarosław Wieczorek. To jest temat, który połączył wręcz gliwicką scenę polityczną od lewa do prawa. Politycy różnych opcji gratulowali nowemu wojewodzie wyboru. No bo to też jest bardzo sympatyczny człowiek. No rzeczywiście tak. Jedną z pierwszych osób, która na Facebooku pogratulowała, co prawda, nowemu wojewodzie był Borys Budka, więc tutaj dwie różne, tak jest, zupełnie dwie różne, zwłaszcza ostatnio, dwie różne strony barykady, a mimo to panowie sobie gratulują. Czyżby to nasze lokalne podwórko było nieco lepsze niż to, co się dzieje na górze? Gratulacje wynikają jakby też z dobrego wychowania, to po pierwsze tak wypada, a po drugie, no, dzisiejsze czasy polityczne są bardzo trudne. A pan Borys Budka jest człowiekiem, który się potrafi w tej polityce też odnaleźć. Nie? Znaczy, osobiście uważam, że właśnie to podwórko gliwickie jest zupełnie innym podwórkiem niż to, co się dzieje w Warszawie. No bo mimo wszystko wyższa kultura, chociażby nawet właśnie w tych stosunkach pomiędzy dwoma przeciwnymi blokami, jest zdecydowanie wyższa. W ogóle dyskurs jest zupełnie inny. Jest więcej kultury, wzajemnych relacjach. Ja osobiście uważam, że pan Jarosław Wieczorek jest osobą, która rzeczywiście w pewien sposób połączył nas tu wszystkich w Gliwicach, no bo jest gliwiczaninem. No tutaj, co tutaj dużo mówić, tutaj każdy będzie wspierał też osobę, która wychodzi z Gliwic, tak? Bo tak to widzę. Natomiast niewątpliwie jest osobą, która moim zdaniem się nadaje do tego, żeby pełnić tą funkcję. Dał wyraz temu dosyć dużo pracy. Zarzuca się panu Wieczorkowi, młody. Że jest młody i brak mu doświadczenia i że raczej wszyscy stawiali na profesora Wojtyłę, który zarówno wiekiem, jak i nie wiem, doświadczeniem życiowym może, bo niekoniecznie w polityce jest o wiele... Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, wiek w mojej ocenie nie o wszystkim świadczy, bo można być osobą w podeszłym wieku i nie mieć żadnego doświadczenia w zakresie poruszania się po pewnych scenach, po scenie politycznej, czy mieć żadnego doświadczenia, które było predysponowało do takiego spełnienia stanowiska. No, tylko, że ktoś jest profesorem, wcale nie świadczy o tym, że będzie dobrym wojewodą. W związku z tym ja uważam, że akurat ten ruch Prawa i Sprawiedliwości rządu, właściwie bo to rząd, pani Beata Szydło desygnowała pana Jarosława Wieczorka na wojewodę śląskiego, jest dobrym ruchem. Zresztą w rządzie, mimo tego tej całej otoczki, która się obecnie toczy wokół Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo dużo osób, które nie są związane jakby tak z tym ścisłym, takim powiedziałbym bardzo politycznym PiS-em. No, minister skarbu, minister finansów, to są ludzie, którzy są jakby zupełnie nie po linii, powiedziałbym wprost, tej głównego nurtu PiS, dokładnie, ideologicznego. W związku z tym na to też trzeba zwrócić uwagę, że są ludzie, którzy mają pewne swoje doświadczenie, nie tyle wiekowe, powiedziałbym, jak tutaj było powiedziane, tylko również doświadczenie polityczne, gdzieś są z boku, ale mają też swoje poglądy nie tak radykalne, jak tak główny nurt ideologiczny partii Prawo i Sprawiedliwość. Takie jest moje zdanie i dlatego też uważam, że Jarosław Wieczorek będzie dobrym wojewodą. Czy on będzie dobrym wojewodą, to się okaże przede wszystkim. To wszystko zależy od jego pracy. Na razie trudno oceniać, czy będzie dobrym, czy niedobrym. To, że jest Gliwic, to ma swoje dobre i złe strony, bo
bo my zawsze patrzymy przez na politykę, szczególnie na polityków tutaj z naszego podwórka, że on jest z Gliwic, to będzie dobre na przykład dla miasta, a wojewoda jest ponad to wszystko, on zarządza z ramienia rządu całym województwem, no i te partykularne interesy tutaj nie powinny występować. Oczywiście to, że jest z Gliwic, jest bardzo przyjemne i fajne dla nas, bo to jest w pewnym sensie nobilitacja dla miasta przede wszystkim, ale pan wojewoda będzie organem kontrolnym naszego prezydenta, prawda? Jest jakby jego troszeczkę tak szefem, to raz. No tak. To dwa, jeżeli chodzi o doświadczenie pana Jarosława Wieczorka, 10 lat w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, droga od, taka kariera powiedzmy od najniższego szczebla tutaj lokalnego do szefa lokalnych struktur, jest szefem klubu, czyli jest bardzo wysoko tutaj w lokalnych strukturach, to daje doświadczenie, oczywiście nie takie jak w administracji rządowej, ale to daje pewne obycie i jak gdyby pewne spełnienie też politycznego obowiązku. Wiek nie ma znaczenia. Wszystko zależy od tego, jakiego doświadczenia będzie musiał szybko nabyć teraz jako nowy wojewoda. W związku z tym, że dobrze się tutaj sprawdza, jest dobrze ocenionym gliwickim radnym, bo tak jest, mimo że nie po drodze mi z ideą Prawa i Sprawiedliwości. Należy obiektywnie przyznać, że jako opozycja do pewnego momentu z panem radnym Kopałą stanowili taki zgrany duet, mieli pomysł, była to konstruktywna dyskusja z partią Platformą Obywatelską i z Koalicją dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. No od pewnego momentu te sympatie się przeniosły, bo jak panowie pamiętają, najpierw był koalicjantem Platformy, a teraz jest cichym koalicjantem. Tak jest. I teraz takim cichym koalicjantem. Jeszcze jedno zdanie na temat pana Wieczorka. Właśnie pomimo tego wieku młodego trzeba przyznać, że pan wojewoda jeszcze jako radny i szef tutaj struktur PiS-u no, osiągnął duży sukces, bo jednak zwiększenie liczby radnych z 4 do 7 w Radzie Miejskiej i drugie miejsce w wyścigu o fotel prezydenta Gliwic i to w bastionie Platformy, dotychczas przynajmniej uważanej za bastion, no Gliwice jako bastion liberałów, no trzeba przyznać, że to był naprawdę duży sukces. I to właśnie no, młodego polityka. No właśnie przede wszystkim ten sukces jest pisany tym, że pan Jarosław Wieczorek, wojewoda oraz cały generalnie PiS w Gliwicach nie jest jakiś mocno radykalny. Tak? Bo nie mamy tutaj osoby, którą moglibyśmy wskazać, że jest taką, która popiera w 100% ideę. Ale powiem sobie szczerze, no, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, no to każdy wiadomo jest, ma do niego pewien jakiś szacunek, jeśli chodzi o PiS w Gliwicach, ale ten PiS w Gliwicach nie jest radykalny. To jest absolutnie zerwanie z tą taką, powiedziałbym, radykalizacją ideologiczną. I to jest sukcesem. To jest sukcesem między innymi Jarosława Wieczorka, że potrafił w ten sposób działać i to spowodowało, że jest taką osobą bardzo koncyliacyjną. I to jest sukces, no bo inaczej tego nie mogę nazwać. Na koniec może jeszcze jedną rzecz musimy przypomnieć, bo to też czasami umyka, że jednak wojewoda przez ostatnie 15 lat to jest taki urząd, który regularnie wytraca kompetencje. Także, bo to już też wielu osób tak kojarzy, że wojewoda to jest ten, który kieruje województwem, taka najważniejsza osoba. No to już, dekoracyjna? To już nie jest. No dekoracyjna nie, no to jest przedstawiciel rządu w województwie. Idzie troszeczkę w inną stronę. Też, tak jak powiedział w pierwszym wywiadzie nowy wojewoda, że on w zasadzie nie ma planów, bo on będzie wykonywał to, co mu rząd tak naprawdę zleci. No to jest nadzór prawny, to jest zarządzanie kryzysowe przede wszystkim. Co jeszcze? Czy prawda jest taka, że przecież idziemy w kierunku temu, żeby te kompetencje marszałka województwa zwiększać, prawda? No bo nawet przez wybór bezpośredni. W związku z tym wojewoda jest, tak jak tutaj pan powiedział, no jest tylko takim przedstawicielem rządu na teren województwa. To jest czysto funkcja polityczna. Te kompetencje są już coraz bardziej ograniczone na rzecz właśnie sejmiku wojewódzkiego i marszałka województwa, no bo tutaj tu ma urzędu marszałkowskiego bardziej. I
Ale to jest związane z tym, że my cały czas idziemy w kierunku jakby usamodzielnienia samorządów, no bo w końcu jakby nie było, no choć zależy nam na tym, żeby jak najbardziej na dole pozostawały wszelkie kompetencje do decydowania o nas samych, niż żeby rząd decydował o tym, co mamy robić w naszym województwie, w cudzysłowie, tak? No dlatego też tak to w tym kierunku idzie. Ale moim zdaniem, jeśli chodzi o Rysowa Wieczorka, funkcja jak najbardziej zasłużona. Zobaczymy. Mamy w studiu prawnika, więc przynajmniej troszeczkę spróbujmy o ten Trybunał Konstytucyjny zahaczyć, wyjaśnić tak też na spokojnie, o co właściwie chodzi. O co chodzi? Właściwie to o co chodzi, to najlepiej mógł odpowiedzieć na to pytanie ktoś z Kancelarii Prezydenta albo z partii rządzącej. Natomiast niewątpliwie w mojej ocenie ranga Trybunału Konstytucyjnego w czasie całej tej afery, począwszy od PO, od rządów PO jeszcze, kiedy była uchwalona ustawa i wybór tego dodatkowego, tych dwóch dodatkowych sędziów Trybunału, a kończywszy właśnie na ostatnich wydarzeniach politycznych związanych z prezydentem, no to powoduje, że obniża się ranga Trybunału Konstytucyjnego i albo jest to taki cel ogólnie przyjęty przez rządzących, nie tylko z PiS-u, ale również z PO, poprzez wybieranie na wyrost sędziów, no to było wręcz niedopuszczalne, zresztą Trybunał też to zakwestionował. Albo po prostu no, mamy tutaj do czynienia z całkowitym niezrozumieniem idei Trybunału Konstytucyjnego. Przynajmniej tak to w tym zakresie dzisiaj się postrzega. Jeżeli mówi się o tym, że orzeczenia Trybunału są opinią. Wbrew oczywiście temu, co jest zapisane w Konstytucji. No bo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązującym prawem, jak zostaną opublikowane. Jeżeli się mówi dzisiaj o tym, jak pani Kempa z Kancelarii Prezydenta, o tym, że Trybunał Konstytucyjny to jest należy do władzy wykonawczej, a nie sądowniczej. To jest w ogóle kuriozum, jeśli chodzi o kwestie związane z trójpodziałem władzy. Nie wiem, czy po prostu no tutaj obecni rządzący nie rozróżniają trójpodziału władzy, no bo z tego można by taki wniosek wyciągnąć. No albo też, jeżeli minister sprawiedliwości mówi wprost o tym, że jeżeli wyrokiem sądu się nie zgadzamy, to go nie musimy go respektować, no to są rzeczy, które są niedopuszczalne w państwie prawa. I tutaj no nie może być na to zgody. Ja oczywiście jestem daleki od formułowania pewnych zarzutów w stosunku do całościowo, tylko do PiS-u, bo w mojej ocenie to, co się teraz dzieje, jest wynikiem zarówno jednej, jak i drugiej strony, działań jednej i drugiej strony, działania PO i działania PiS. Proszę zwrócić uwagę, że PiS wycofał skargę do Trybunału Konstytucyjnego, która miała na celu rozpoznanie, czy ustawa została, jest zgodna z Konstytucją, tą pierwszą, która w stosunku do której mieli najwięcej zarzutów. W związku z tym tutaj jest to niezrozumienie. I dlatego też uważam, że w mojej ocenie w państwie prawa taka instytucja jak Trybunał Konstytucyjny musi być, bo to jest organ władzy sądowniczej, który stoi na straży tego, żeby właśnie władza wykonawcza respektowała prawo. I mówienie w ten sposób, że to jest opinia, no to po prostu jest no, karygodne. Ale właśnie, bo psucie prawa, psucie państwa, to stwierdzenie, że wyrok sądu jest tylko opinią, ale to już trwa od bardzo dawna, to psucie. Przecież poprzednia koalicja rządząca 49 wyroków Trybunału. 48, przepraszam. 48 na 50 nie wykonała. Ale to jest właśnie to, co mówię. To są dwie strony. Dwie strony, które prowadzą dyskurs polityczny, którym się zajmujemy od kilkunastu lat. Dokładnie. Obydwie strony są temu winne, że teraz pomniejsza się rangę Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest tak, że jest jedna winna strona. Oczywiście każda z tych stron będzie mówiła, że wskazywała winę u drugiego. Natomiast niewątpliwie spór pomiędzy PO i PiS, ideologiczny, jakikolwiek by nie był, on psuje prawo. PO, która nie wykonuje, czy też rządy Platformy Obywatelskiej, czy też koalicji, bo to koalicja, Sejm powinien respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zmieniając na przykład ustawy, które są niezgodne z Konstytucją, wprowadzając odpowiednie zmiany. I PiS, który teraz to pokazuje w sposób no, karygodny, powiedziałbym. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład prezydent podpisał ustawę o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, co jest właśnie wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I teraz zachodzi taka dziwna sytuacja, że obecnie się mówi, jest taka narracja, że to PiS zlikwidował bankowy tytuł egzekucyjny, co jest oczywiście nieprawdą, bo ten bankowy tytuł egzekucyjny został usunięty przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny właśnie to jest jego cel. Służy, powiedziałbym, zapobieżeniu psuciu prawa. I dlatego też, dzisiaj możemy powiedzieć, że PiS respektuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale na przykład w zakresie tylko BTA. Tak? BTA. Ale jak to jest? Proszę nam wytłumaczyć, bo mamy wybieraną powszechnie przez obywateli władzę ustawodawczą, Sejm. Mamy Senat, mamy prezydenta. I ustawa przechodzi przez Sejm, przechodzi przez Senat, przechodzi przez prezydenta i potem mamy władzę niewybieraną przez obywateli, która może każdą decyzję Sejmu zakwestionować. No nie każą, każdy tylko tą, no, tą, która jest niezgodna z konstytucją. Konstytucją. No tak, ale czy wybór, bo są też takie opinie, że może nie należy wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego właśnie przez polityków. Znaczy ja jestem zdania, że w ogóle generalnie powinien... Nie. Słuchajcie Państwo, idea wyboru sędziów powszechnie to jest... Ja sobie nie wyobrażam kampanii wyborczej sędziów z Trybunału Konstytucyjnego. W naszym państwie można sobie... Sąd Najwyższy, Izba w Sądzie Najwyższym, sędziowie zawodowi, którzy mają określoną praktykę zawodową, którzy mają odpowiednie tytuły naukowe, udzielają się naukowo. To jest idea, która powinna nam przyświecać. Ja nawet jestem bardzo radykalnego podejścia do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niech będą oni wskazywani przez prezydenta, tak? Ale muszą uzyskać na przykład 2/3 głosów w Sejmie. Czyli musi być to, co... Dokładnie, to co proponuje tutaj ugrupowanie Kukiza. Ja jestem tutaj akurat, mogę się podpisać dwoma rękami. 2/3. To spowoduje, zresztą Nowoczesna też chyba miała podobny pomysł, to spowoduje, że ponad podziałami partyjnymi będzie trzeba dojść do konsensusu, żeby wybrać danego sędziego. Czyli generalnie nie będzie to wybór polityczny, tylko to musi być wybór osoby, która jest osobą o odpowiednich kwalifikacjach. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie na tej komisji sejmowej, gdzie uniemożliwiono wręcz zadawanie pytań kandydatom, no jak mamy zweryfikować tego kandydata, który jedynie możemy go zweryfikować po tym, co pisze na Twitterze, tak? Jakieś tam śmieszne wpisy, no bo jak inaczej możemy go zweryfikować, skoro uniemożliwiono całkowicie, powiedziałbym nawet zadawanie pytań. No tutaj to jest zbyt daleko idące. I to wszystko psuje tę ideę Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chcemy ją naprawić, to powinniśmy całkowicie zmienić albo zapis konstytucyjny dotyczący Trybunału Konstytucyjnego i te kompetencje przekazać do Sądu Najwyższego, jako osobnej izby, gdzie ci sędziowie będą czy to wybierani, czy też właśnie zgłaszani przez Sąd Najwyższy, przez KRS, czyli Krajową Radę Sądownictwa, czy też nawet przez prezydenta, ale czy te osoby będą miały 2/3 głosów, czyli poparcie Sejmu, większości Sejmu, nie tylko tej bezwzględnej, czy tej takiej, powiedziałbym, 50-procentowej, ale większości kwalifikowanej, to wtedy możemy mówić o tym, że ten Trybunał nabierze pewnego, powiedziałbym, charakteru. Dopóki on będzie polityczny, będziemy ten cyrk przeżywali co kadencję. No oczywiście. Każda nowa władza będzie sobie próbowała ten organ wymienić po to, żeby on nie blokował jej pracy. Zabierze tej władzy najważniejszą. No tak. Także prawdopodobnie nie przyjdzie taka władza, która odbierze sobie władzę. Ale najbardziej mnie tutaj śmieszy, bo tutaj biorąc pod uwagę tylko logikę i sformułowania PiS-u, że co Trybunał będzie utrudniał im sprawowanie władzy. W jaki sposób? Sobie nie wyobrażam, żeby Trybunał Konstytucyjny w jakiś inny sposób, jak tylko orzeczenie o konstytucyjności czy niekonstytucyjności danego przepisu. Znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość a priori może zakłada, że będzie miał ustawy niekonstytucyjne, no bo inaczej można by to było wytłumaczyć. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że to orzeczenie wczoraj, jeżeli się wczytamy, wsłuchamy w uzasadnienie, to ono jest logiczne i nie ma tam polityki jako takiej. No jeżeli mówimy o 30-dniowym, jeżeli w Konstytucji jest mowa o tym, że to Sejm wybiera członków Trybunału, to nie może być tak, że ta kompetencja w ustawie będzie przerzucona nagle do prezydenta, który może albo nie musi dać, odebrać ślubowanie. No, nie może tak być. Nie może tak być. W związku z tym to jedno wskazuje na to, że logiczne uzasadnienie nie jest możliwe do podważenia. Teraz oczywiście wszyscy narracja będzie taka, że to jest oczywiście polityka, ale to nie jest polityka. No to z czysto prawniczego punktu widzenia jest to logiczne uzasadnienie, które ma pewne podstawy i dlatego też to konstytucja... Skoro to nie jest polityka, to dlaczego tak wszystkim bardzo zależy na tym, żeby obsadzić Trybunał swoimi sędziami? Niektórzy to robią, na koniec kadencji, inni to robią na początku kadencji. Ale tylko mieć tam swoją większość. Ale zwróćcie Państwo uwagę, w czasie
kilku lat rządów Platformy, która nie wykonała tych 48 orzeczeń. Czy kiedykolwiek był jakikolwiek większy spór na tym tle? Czy kiedykolwiek Prawo i Sprawiedliwość podnosiło te argumenty? No nie. Ten polityczny spór się zaczął teraz. Nagle wybuchł, nie wiem, no mówię, to są pewne elementy, które może za tym przemawiają. To trzeba by zapytać właśnie Kancelarię Prezydenta, jakie oni mają cele albo rządzących. Ale wcześniej nikt na to nie podnosił uwagi, że ten jest, że on był członkiem PZPR-u do stanu wojennego. No gdzie o tym się kiedyś mówiło? No nie mówiło się o tym, to było naturalne. Trybunał Konstytucyjny miał pewną, mimo wszystko miał charyzmę, miał pewne postrzeganie bardzo takiego organu niezależnego. Mimo, że był wybrany w większości przez koalicję PO-PSL. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta 9-letnia kadencja, ona miała na celu między innymi odpolitycznienie, żeby nie było właśnie sytuacji, że jeden rząd czy jedno ugrupowanie w jakiś sposób... Tak, bo te 9 lat jest jednak długim okresem. Daje dokładnie, bo powyżej dwóch kadencji Sejmu. No tak. Takie było założenie. Ale to się nam wszystko posypało w cudzysłowie w 2007 roku, kiedy nagle została skrócona kadencja. Nagle mamy PO, które z PSL-em rządzi 8 lat. No i cóż, no, zostało tak, jak jest. Ale to jest ciekawe, że wcześniej właśnie PiS tak nie kontestował. To nagle się okazało, że tutaj jest to źle i niedobrze. Tak, bo myślę, że na koniec jeszcze wrócimy na nasze lokalne podwórko. Jeszcze jeden temat. Mówiliśmy o tej sprawie z czadem na ulicy Częstochowskiej. Tam interweniował m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jeszcze, podkreślam słowo jeszcze, stacjonuje w Gliwicach na lotnisku. Być może zostanie przeniesiony do Katowic. Takie plany snuł poprzedni minister zdrowia, podtrzymuje je aktualny minister zdrowia. Tak jest, no tą sprawą zajmowały się wszystkie gliwickie media, więc... Media to potwierdzamy. Także wczoraj dostaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia. Musieliśmy na nią trochę poczekać, wiadomo, nowy minister, więc to troszkę potrwało. W każdym razie wczoraj przyszedł mail z biura prasowego i rzeczywiście nowy minister zdrowia podtrzymuje decyzję o tym, że baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostanie przeniesiona do Katowic. Jak tylko wybuduje się ta w Opolu, czyli w połowie przyszłego roku, to LPR zniknie z Gliwic. No przynajmniej takie są ostatnie decyzje ministerstwa. I wojewoda Jarosławie Czorek będzie miał ewentualnie zadanie, żeby tę decyzję zmienić. To będzie właśnie. No bo to jest to między innymi... To może być pierwsza decyzja. Tak, bo to jest... On jest przedstawicielem rządu. I on ale powinien... nie jest lojalny w stosunku do lokalnych, tylko w stosunku do rządu, kto go desygnował, oczywiście. Czyli do rządu. Tak, ale powinien działać w interesie przede wszystkim Śląska i moim zdaniem on tak będzie w tym kierunku szedł. Nie będzie robił nic, co by nie było moim zdaniem, ja tak mam nadzieję, że tak będzie, że nie będzie robił czego, co by było niezgodne z tym interesem Śląska. To jest logiczne, ale czy tak to jest logiczne. Ale czy przeniesienie bazy z Gliwic do Katowic jest sprzeczne z interesem Śląska? No bo z interesem Gliwic na pewno, ale... A Katowic jak nie ma? Lotniczego Pogotowia? No w tej chwili nie ma. Nie został przeniesiony do Gliwic. A, to jest tak, parę lat temu. Tak, stolicę, że tak powiem. Przeniesieliśmy stolicę z Katowic do Gliwic. A to akurat słusznie, no. Tak powinno być. Lekolny powiat. Znaczy, bo idea była taka, że to przede wszystkim ma na te nasze tutaj około gliwickie autostrady służyć ten śmigłowiec. To po pierwsze. Po drugie, że ma właśnie tam na tą opolszczyznę tak zwaną sięgać. Przepraszam, bardzo ciekawy jest ten argument przeniesienia, znaczy zrobienia dwóch baz w Opolu i w Katowicach. Ponieważ jak się okazuje z Opola do Gliwic lub z Katowic do Gliwic jest mniejsza odległość niż jak ta baza byłaby w Gliwicach i stąd latałby śmigłowiec do Opola albo do Katowic. Tak jest mniej więcej uzasadnienie tej decyzji, uzasadnienie ministerstwa, że dlatego właśnie tworzą dwie bazy, żeby to lepiej, bo wtedy będzie bliżej do wypadków. Aha, żeby cały... wszędzie, tak? Zamiast, bo tak, bo jakby z Katowic do Gliwic jest chyba bliżej niż z Gliwic do Katowic, się okazuje. Ale drogą powietrzną. Jeden z argumentów za tym, żeby przenieść bazę z Gliwic z powrotem do Katowic jest to, że ten śmigłowiec za mało ma lotów. W związku z czym budujemy dodatkową tak. bazę w Opolu, czyli tą tak, ilość tylko, lotów że, jeszcze podzielimy tak, na pół. Tylko, że specjalnie go tak, tak powiem, stworzono, wymyślono, że on lata w tych godzinach właśnie, jakby po godzinach lata, dlatego ma tych lotów mniej. Takie było założenie. No teraz się okazuje, że to jest argument za tym, żeby go stąd wycofać, bo lata za mało. To jest trochę niepoważne. No. Tym bardziej, że w Gliwicach się krzyżują dwie autostrady, tak?
Katowicach. Takie było założenie tego tutaj, że no, dokładnie. To powstało, ponieważ jesteśmy w tym oku. Dokładnie tak. Dokładnie się tak. Wszędzie i ze wszystkim. Opole, Gliwice 70 km. Gliwice czy Katowice 35, tak? Mhm. Katowice do granicy ma ile z Małopolską? No, nie ma 35. No może 45. No to ja nie wiem, czy oni zakładają, że jakieś mają te zasięgi do 70 km, bo tutaj w tym momencie mam więcej, gdyby byli ponad 100 km. No właśnie, będą właśnie pokrywać, na pewno. No to jest bez sensu zupełnie, no ale znaczy, cóż, no. To wydaje się, że tak naprawdę większa może nadzieja nie w tym, że pan wojewoda coś tutaj skóra, tylko może w jakimś takim otrzeźwieniu, że tych baz już jest dużo, być może nawet za dużo, a jeszcze próbujemy dobudować kolejne i że to po prostu jest marnowanie pieniędzy. Najzwyklejsze w świecie. Myślę, jeśli chodzi o marnowanie pieniędzy, no to tutaj akurat się tym chyba nikt nie będzie przejmował za bardzo. Takie mam wrażenie. Zresztą ostatnimi czasy bardzo dużo się marnuje pieniędzy. Środkisko w Radomiu to już... Jak już mają marnować, to niech marnują na zdrowie. Dokładnie. Jak już marnują na zdrowie, to akurat nie jest taki argument, że można powiedzieć, że tutaj dlatego się zmarnowało. No, moim zdaniem Gliwice jak najbardziej powinny mieć... Już nie chodzi mi o samo, że jestem tutaj mieszkam w Gliwicach, natomiast chodzi mi o to, że zakres, który się pokrywa, mamy dwie autostrady w końcu, jakby nie było, które ta przepustowość tych autostrad tylko będzie wzrastać i ten ruch będzie wzrastał. Nie mówię o odcinku, gdzie jest znak mgła, który chyba jest najbardziej, na którym najwięcej wypadków drogowych i karamboli się tworzy. Tak, czarny punkt autostradowy, który nie ma gdzieś tam, nie ma go w Katowicach, on jest tu pod Gliwicami. No i to jest to. A jeszcze jeden z argumentów, teraz mi się przypomniał, jeszcze sobie pozwolę przytoczyć, że infrastruktura na gliwickim lotnisku nie jest odpowiednia. Tyle lat był, nie przeszkadzało. Tyle lat był, jak przeszkadzało, można było zrobić. Nagle się okazuje, że infrastruktura jest nieodpowiednia i dlatego trzeba śmigłowiec przenieść. Znaczy, jak jest potrzebny pretekst, to zawsze się znajdzie. No właśnie, no tak. To też jest stara zasada. Każdą decyzję można zmienić i każdą decyzję można przemyśleć jeszcze raz, więc liczymy. To prawda. Także myślę, że z tym takim optymizmem i nadzieją... Zawsze kończymy optymistycznym akcentem. Na pozytywną zmianę. Gliwice zbliża do Zabrza przecież, nie? Polskie Centrum Chorób Serca. Tak jest. Tak, że tym akcentem właśnie zakończymy. Dziękuję za przybycie naszym gościom. Gościliśmy dzisiaj panią Małgorzatę Lichacką-Nowiny-Gliwickie, pan Marek Morawiak, Tydzień w Gliwicach, pan Paweł Strumiński, prawnik, Klub Republikański. Tak, dziękuję jeszcze raz za przybycie, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy tradycyjnie już za tydzień. Do zobaczenia.